Cześć, ja jestem Alen, to Siema. Jest DJ Antonio. DJ Antonio z wami tutaj. Właśnie tak, za niedługo zagramy miejsce. Weź jeszcze raz. Cześć, ja jestem Alen, to jest DJ Antonio. Jesteśmy w Kaliszu. Za niedługo zagramy w tym miejscu, które jest w naszym za nami, w naszym otoczeniu, w backgroundzie. I zapraszamy was wszystkich na to wydarzenie, które będzie miało miejsce już za niedługo. Będziemy grać właśnie. Tak, będziemy grali w więzieniu w Kaliszu dla więźniów. Chcemy im powiedzieć o Bogu, chcemy im powiedzieć dobrą nowinę. To, co wydarzyło się w naszym życiu i to, co wierzymy, że może się wydarzyć już w ich życiu. Chcemy, żeby Jezus naprawdę działał tam ostro. Amen. Drogę obrać mam. Teraz wiem, że nie stałem wtedy sam. My zbawienie tylko przez krew z twoich ran. Mój Bóg i mój Pan. Przeszedłem przez chwilę zmian. W bólach urodzony, lecz dałeś mi na życie nowy plan. W mroku świata twe słowo cenniejsze jest niż perła. Teraz to umacnia mego życia każdy etap. Podałeś mi rękę takiemu, jakim jestem. Twoje łaski bez kres ogarnia mnie cichym przelestem. Chwilę bez ciebie jak bezdech. Chcieliśmy wam powiedzieć, że dla nas w naszym życiu najważniejszy jest Jezus i właśnie dlatego robimy tutaj tą akcję. Mam rację? Tak. Dobra, jedziemy z pierwszym kawałkiem, elo. Bawcie się dobrze. Dziękuję za każdy dzień, życzamy mu Bogu za siłę, którą daje mi na każdym kroku. Dziękuję, że mam co jeść, dach nad głową. Dziękuję, że mogę być tu, będąc sobą. Do życia podchodząc nienerwowo, miejscowo. Wierzę w nadzieję, chociaż nie jest kolorowo. Wierzymy tym, którzy żyją hardkorowo. Wygrywać walki i na zewnątrz i duchowo. Dziękuję za bliskich, którzy stoją za mną. Za kobietę, która kiedyś będzie moją panną. Za chwilę, dla których toczyć kamień było warto. Dziękuję, że nie pozwalasz mi upaść na dno. Dziękuję za wszystko, co od ciebie dostaję. Mocne bity, cenne słowa i ten talent. Świat ten, w którym muszę poszukiwać zalet. I co dzień tworzyć mocny fundament. Wszystko, co mam, to mam od ciebie. Wszystko, co mam, wszystko, co mam. Ej, to jedna droga, jedna miłość, jedno przeznaczenie. Wszystko, co mam, mam od ciebie. Jedna miłość, jedno przeznaczenie, teraz wiem. Dzięki pracy dojdę tam, gdzie chcę. Nigdy nie myślałem, że mam źle, bo wiem, że zawsze są ci, którzy mają gorzej. Lecz wierzyłem, że będzie dobrze, że jest Bóg, który zawsze nam pomoże. Chroń mnie Boże, chroń ich Boże, o każdej życia porze. Teraz do przodu dążę, wierząc, że dług jeszcze spłacić zdążę. Problemy rozwiążę, postępując mądrze, cel osiągnę. Jeśli szczerze serce w to włożę, pokonam całe wrogów morze. W otchłani cienia się nie pogrążę, bo to co mam, to jedna droga, jeden cel, jedna miłość, która wznosi lekko jak chęć, czysta jak wietrze, mam mój ster. Aha, to unosi lekko jak chęć. Wszystko co mam, mam od ciebie. Wszystko co mam, wszystko co mam, to jedna droga, jedna miłość, jedno przeznaczenie. To wszystko co mam, ja mam od ciebie. Wszystko co mam, wszystko co mam, to jedna droga, jedna miłość, jedno przeznaczenie, tak. Ja widzę sens w tym, który znam, z nami jest cały czas. W waszą stronę leci bez, tak jest. Ja widzę sens. Wiecie, dla nas dosyć istotną sprawą jest Biblia, nie? To co Biblia mówi. I tutaj wcześniej
jak skraczowałem, to było to skraczowałem coś takiego, że diabeł rabuje duszę, nie? I tak to jest, bo diabeł jest oskarżycielem, złodziejem, mordercą. Wiecie, ja nigdy... Znaczy, dopiero w momencie, kiedy zrozumiałem, że diabeł jest oskarżycielem, tak naprawdę zrozumiałem, co diabeł robi. On nas oskarża. Mówi, jesteś niegodny, jesteś zły, zgrzeszyłeś, jesteś słaby, znowu upadłeś, nie nadajesz się. Wiecie, i jeżeli my to przyjmiemy do naszego życia, zaczynamy tym żyć i naprawdę tak myśleć o sobie, nie? I wtedy co myślimy o Bogu? Nie, no, on jest zbyt święty, do niego nie mogę podejść, on mnie nie lubi. Wiecie, i to jest kłamstwo, ale to kłamstwo skutecznie nas oddziela od Boga, ponieważ boimy się przyjść do Boga, bo myślimy, że nie daliśmy rady. Natomiast w Bożej woli jest to, że on powiedział, że on z łaski nas zbawił. Rozumiecie? On to wybrał. To nie jest tak, że my podnosimy się i do Boga przychodzimy, tylko on zszedł i schylił się do nas. Rozumiecie? On przyszedł do nas, to była jego wola, to on był w stanie zniżyć się do nas. Bóg jest święty, Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Rozumiecie? Nic, co jest związane z grzechem, nie może stać w obecności z Bogiem. Po prostu nie zginie, nie przeżyje tego spotkania. Po to jest krew Jezusa Chrystusa, żebyśmy mogli zostać usprawiedliwieni. I wiecie, w Biblii jest powiedziane, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały, bo usprawiedliwieni jesteśmy z łaski. Nie dlatego, żeby się chlubić z uczynków, tylko żeby przez łaskę być zbawionym. Rozumiecie, wiele osób myśli, że jest w stanie sami się naprawić, ale to jest kłamstwo. Nie jesteśmy w stanie sami się naprawić. Możemy wiele robić, możemy być mili dla ludzi, pomagać bezdomnym i tak dalej. Ale tak jak wam mówiłem, nie jesteśmy w stanie nie zgrzeszyć, nie przeciwko zakonowi. Wystarczy, że źle spojrzysz na drugą osobę i już zgrzeszyłeś. I już jesteś winny i po prostu odbierzesz swoją zapłatę. Byliśmy teraz w więzieniu i wiecie, Bóg też ma prawo. Ci ludzie są w więzieniu dlatego, że złamali prawo. My będziemy też w więzieniu, jeżeli nie zostaniemy usprawiedliwieni, bo takie jest prawo. Jeżeli nie przyjdziesz do Boga i nie powiesz, że jesteś Jego synem, ponieważ wyznałeś Jezusa Chrystusa, to On powie, okej, to znaczy, że nie ma u Ciebie listu, po prostu Twój list dłużny nie został zapłacony, czyli musisz zapłacić za swoją winę, czyli idziemy do piekła. Rozumiecie? Cała zabawa polega na tym, że jeżeli nie żyjemy, nie wyznajemy Boga, nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, no to jesteśmy na przegranej pozycji. I my o tym mówimy dlatego, że po prostu my wiemy, co się w naszym życiu działo i wiemy, co się zmieniło. I wiemy, że żyjemy tą nadzieją chwały Bożej, która się objawia w naszym życiu, bo Bóg nie tylko nas zbawia, ale też przemienia nasze myślenie, przemienia nasze życie, przemienia nasze decyzje. Siedzieliśmy w narkotykach, nie jesteśmy już w narkotykach. Wiele osób ma mega problemy, żeby wyjść z palenia papierosów, albo z picia alkoholu, albo z innych rzeczy. Rozumiecie, to po prostu nam się wydaje, że to jest banalne, albo z oglądania telewizji. Jest mnóstwo rzeczy teraz, które nas całkowicie zniewala. Pozdro, chłopaki! Dalej! Chyba dalej, ale z trzeciego. O stary, jaki bieg. Na razie, my. W ogóle. Ale nos. Ale już jesteśmy na ten. Pozdro, bless.